like the speed of sound. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, drugim już odcinku z Hardcore. Słońce wschodzi za mną, księżyc przede mną zachodzi. Już się prawie pomyliłam, ale całą radę wybrnęłam z tego. Dobra, stwierdziłam, że przeczekam noc, bo noc nie jest zbyt ciekawym momentem na grę. Miałam tutaj tego snajpera, z którym bardzo śmiesznie przyszło mi walczyć i... O, jednak zginął, proszę bardzo. Jednak zginął. Włączył mu się taki śmieszny snajper mode, po prostu podchodził i się chował. Jeżeli nie zapomnę, to gdzieś tutaj to docięłam i wstawiłam. Dobra. Tutaj trochę rzeczy poprzepalałam, troszeczkę porobiłam sobie, zjadłam, jak widzicie, nie jestem już głodna. Idę po te moje itemki, co są gdzieś tam, bo tak stąd wydobywałam żelazo wtedy, prawda? Gdzieś tutaj było żelazo, o właśnie tutaj, i gdzieś tutaj był prowizoryczny domek, o tu, w którym również miałam crafting, w którym miałam piecyk, spoko. Tak więc na obecną chwilę jesteśmy w miarę ustawieni. Albo nie, jeszcze nie. Jeszcze sobie zrobię fajne żelazne rzeczy, może jakiś mieczek sobie zrobię żelazny chociażby. I w sumie tylko tyle. Bo szkoda mi żelaza tak naprawdę, nie mamy go zbyt wiele, dobra. Wezmę sobie tylko, poustawiam tak na szybko jakoś coś tutaj na przykład o w ten sposób. Nie. Dobra. A, siekierka, może. Siekierka i o. Dobra. Wybaczcie za mój głos, miałam nagrywać to wczoraj wieczorem, nagrywam to dzisiaj rano i naprawdę nastawiłam budzik na 7 rano, żeby mnie obudził i mnie nie obudził. I obudziłam się o 9, a jest godzina obecnie 9:49. O właśnie, dobrze, że sprawdziłam, która jest godzina. Dobra. Wiem, że seria wam się podobała, ponieważ pisaliście mi mnóstwo komentarzy na ten temat, że tak, że chcecie tą serię, że wam się podoba i w ogóle. Tak więc będziemy ją kontynuować. Pisaliście też różne komentarze, jedne mądre, jedne głupie. Dziękuję za te mądre i tym, co piszą głupie, polecam iść do psychologa, bo przydawam się serio. Kurde, nie chcę znowu tracić czasu na kopanie żelaza pod wodą, no ale trudno, nie będziemy tutaj robić żadnych live hacków i tak dalej. Zbierzemy to, co nam się może przydać, to, co nam się nie przyda, to zostawimy, a i tak nam się pewnie kiedyś przyda. Cicho, słabo, baterio, nie jesteś słabo, ładowałam. Nie ładowałam, nieważne. Dobra, czy... O, kolejne żelazo. Ja piskam, ile to jest w ogóle żelaza? To jestem jak... O ja, jeszcze. A tu? Też. Aha, no ta. Zróbmy to inaczej. O, i stąd będziemy kopać. Kap, 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 żelazo, kop, żelazo, kop, żelazo. Dobra, już. I właśnie, miejsce na osiedlanie się. Zastanawiałam się długo, gdzie by się tutaj osiedlić, ponieważ no tutaj są takie jakby góry, trochę tutaj łąk, trochę tutaj lasów, trochę tutaj drzew, trochę tutaj tego wszystkiego. Świnki, chłe. Zabijamy świnki, będziemy je zabijać, będziemy się żywić czymś innym. Dobra, bo do tego mam komentarz, chyba. Nie. Cicho, SMS. Nie pisz do mnie, jak nagrywam. Kto zgadnie, kto napisał, łapka w górę. Co? Dobra, nieważne. Będziemy zabijać świnki, ponieważ będziemy się żywić trawą, znaczy zbożem. Zbożem będziemy się żywić i to będzie najlepszy wybór, bo nie chcę zwierzątek u siebie, żeby tam mnie muczały i w ogóle. O, to jest fajnie. Gdyby nie to, byłoby całkiem spoko. Nie będę tam wchodzić. Dobra, o Jezu, ręka mi zdrętwiała.
muszę trochę postać w miejscu, bo nie mogę chodzić postacią, wybaczcie. Dlatego wezmę teraz pierwszy komentarz, przeczytam od Kącia. Mam dla ciebie radę. Osiedl się na wyspie i zbuduj do niej most, dzięki temu mowy nie będą ci przeszkadzać. I w sumie to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ taki mały front możemy zbudować na jakiejś małej wysepce, a przypominam, na małej wysepce. I będziemy się z niej ruszyć. I tam jest co... Kurde, widać ją było przez chwilę. A nie, dobra, to nie jest wyspa. Poszukamy w najbliższym czasie jakiejś wysepki. Osiedlimy się na niej, zbudujemy sobie jakiś taki... Nawet nie wiem, czy będzie domek, to będzie ewentualnie jakaś kampernia, zejście w dół, żeby było fajniej w ogóle. Tak, wiecie, taki domek 4x4, w środku zejście w dół po drabinkach i heja banana i tyle. I takie domki budowałam, jak pierwszy raz zaczynałam grać w Minecrafta, tak więc luzik. Mam doświadczenie zawodowe, że tak można powiedzieć. Nie chcę tutaj wchodzić. Tak więc ogarniemy sobie jakąś wyspę i będzie fajnie. Tylko nie chcę takiej jakiejś takiej brzydkiej wyspy. Ja bym chciała jakąś ładną wyspę. No ale to jest za mała. A przejdziemy się tędy powolutku, że co by nie spaść, co by się nie zabić. Byłoby miło. Dobra. Szamane papusia. Liście, idźcie we mi. Wybaczcie, naprawdę. Dobra. Drugi komentarz jest od pana Ptryka i brzmi: przed nagraniem albo budową zrób kopię save'a. Nie będę się w to bawić. Naprawdę nie będę się bawić w żadne save'y, w żadne odnawianie serii, w żadne takie rzeczy. I to jest hardcore, jeżeli zginę, to zginę. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Ewentualnie zrobi się kolejny sezon i kolejny, i kolejny, i kolejny, i kolejny, i kolejny. Tak? Nie będziemy się jakoś przejmować i płakać nad tym sezonem, jeżeli zginę, no bo nie ma sensu. No to jest tylko gra. Nie ma co się tutaj nad tym rozpieszczać. Kurde, czy ta wyspa jest idealna? Powiedzcie mi, czy ta wyspa jest idealna? F3. Koordynaty. Dobra. Nie mam minimapy, muszę na kortach patrzeć. Grunt, żeby te korty były na filmie, to sobie później będę mogła wrócić. Ogarnij się, Krom. Dobra. Ej, no kurde, nie mogę chodzić, no. Dobra, nieważne. Nie zwracajcie na to uwagi. To jest kolejne morze. A może tutaj gdzieś? To jest plaża, a tam? W sumie z trawą nie byłoby problemu. Mogłabym dyrta pociągnąć i pierwszą warstwę zrobić dyrtową. I niech się świat wczytuje, co zakupi świat. No. Dobra, więc nie będziemy się bawić w takie rzeczy. Nie będzie żadnych kopii save'ów, kopii tego, kopii tamtego. I tak dalej, i tak dalej. Nie i nie, i nie proście mnie o to, bo to nie ma sensu, naprawdę, tak jak powiedziałam, nie ma sensu i już. I mamy jeszcze jeden odcinek od Elishia Mac, dalej nie spisałam na linku, przepraszam, Mac coś tam, McCartney chyba, jeśli dobrze kojarzę, bo w sumie jakieś 10 minut temu sprawdzałam komentarze, tak więc spoko. Czy planujesz budować coś poza odcinkami? Nie, raczej nie planuję pomiędzy odcinkami niczego budować. A? Ktoś mi wejdzie do pokoju? Czy ktoś mi nie wejdzie do pokoju? Jak myślicie? Wejdzie? Nie wejdzie. Dobra, poszedł sobie ten ktoś. Okej. Okay. Raczej nie planuję niczego budować poza odcinkami, no bo tak w sumie, jeżeli ja zbudowałabym po raz pierwszy coś pięknego, ładnego, to miałabym później zginąć, to byłoby troszeczkę smutno. Tak więc nie będę niczego budować poza odcinkami, jedynie tam jakieś naprawdę duperele. Przy czym i tak będę nagrywać, jeżeli miałabym zginąć, żebyście mieli materiał, jak to się stało. I w końcu mam wyspę, która mogłaby posłużyć jako domek. Tamta już jest nieważna. Nieważne, o tamtej zapomnijcie. To jest super, ta mi się podoba. Bo w sumie budowanie odcinka może trochę potrwać, a jak
odcinki mają być 15-20 minut, to się nie wyrobisz, prawda? No prawda, no by się nie wyrobiła, troszeczkę by mi zajęło to czasu, to wszystko, żeby nagrać odcinek, którym buduję godzinny, załóżmy odcinek, godzinny odcinek, jak buduję i umieram. Nie. Jeszcze jedna sprawa. Texturpack. Bardzo krzyczyliście, że gram na Faithfulu 32, bodajże na 32. Ludzie, to na czym ja gram, to jest moja sprawa, to mi ma się dobrze grać, wam ma się dobrze oglądać. I ja wiem, że bardzo chcecie jakiś inny texturpack, ale ja się w to nie będę bawić, ponieważ nie chcę mi się uczyć wszystkich teksturek, że tak powiem, od początku. I nie będę tego robić. A tam jest coś innego? Nie. Ale to ja będę miała robotę. Trudno, tutaj trzeba będzie wszystko równać. Zostaniemy na teksturpaku, tym, który mam, i na nim jest mi wygodniej. Są ładniejsze teksturki. Nie trzeba się jakoś wysilać, żeby każdy i tym sprawdzać, jak on wygląda i w ogóle. Już 15 minut, serio. Już. Prawie. Dobra. Zanim jeszcze skończę odcinek, muszę wam powiedzieć, że mam outro, tak, wykonane przez... Nie umiem wypowiedzieć tego niku, dlatego go nie wypowiem, ale link będziecie mieli oczywiście w opisie kanału i strasznie dziękuję, ponieważ bardzo mi się podoba, jest takie słodkie, takie super. Tak więc jeżeli wam również się podoba to outro, to możecie mu tam napisać coś, czy zostawić komentarz jakiś, czy dać łapkę w górę pod jakimś filmem. Każda forma zapłaty będzie bardzo mile widziana i z mojej strony, i z jego strony. No i z waszej strony w sumie też. Dobra, mamy miejsce na domek. Ja tutaj między odcinkami troszeczkę tą wyspę przebuduję, troszeczkę ją wyrównam, żeby można było cokolwiek tutaj zrobić. Idzie noc, ja znowu oczywiście stoję jak ta głupia, zamiast gdzieś się wkopać, spoko, typowa ja. Tak więc ja się w tym momencie z wami żegnam. Piszcie dalej, co możemy robić. Ja czekam na wasze kreatywne i mądre komentarze, na te głupie troszeczkę mniej czekam, no ale też czekam, bo wiem, że i tak nadejdą. Tak więc sobie poczekam na nie. A co? Stać nas na pochodnie, więc o, nie będziemy już żyć w ciemnościach. Mamy ogień, nie jesteśmy już skiniewcami bez ognia. Dobra, ludzie, Facebook, ask, łapka w górę, komentarz. Kolejny odcinek w środę. Tak, w środę. Tak więc trzymajcie się i pa, pa!